O znoszeniu barier prawnych w stosunkach polsko-litewskich rozmawiali dziś notariusze i prawnicy z Polski i z zagranicy. W hotelu nad Wigrami w Gawrychrudzie odbyła się konferencja dotycząca obrotu sądowego i notarialnego w rejonie transgranicznym. Wszystko po to, by przedsiębiorcom, handlarzom czy studentom z krajów ze sobą graniczących łatwiej się współpracowało. Temu może pomóc jedynie optymalne prawo, tłumaczy profesor Maciej Perkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Jeżeli polski przedsiębiorca, polski student, polski sprzedawca, kupiec, restaurator, jeśli litewski odpowiednik ma mieć dobrze, krótko mówiąc, lepiej dzięki Unii Europejskiej, to ja nie mam wątpliwości, że gwarantować to musi dobre prawo i dobre jego stosowanie. Ten obrót prawny w stosunkach polsko-litewskich musi być optymalny, doskonały wręcz. I same ramki, same formułki, same dokumenty czy nawet procedury nie załatwią tutaj wszystkiego. Na pewno potrzeba tutaj bardzo dobrych relacji bezpośrednich, rozumienia się i takie okazje jak dzisiejsza konferencja powodują, że niuanse można wyjaśnić. Zdaniem Tomasza Janika, prezesa Krajowej Rady Notarialnej, barier prawnych w stosunkach polsko-litewskich nadal jest wiele i musimy robić wszystko, by stopniowo je znosić. Tego typu spotkania są okazją do wspólnej nauki i wymiany doświadczeń. W zakresie informatyzacji możemy się natomiast od kolegów z Litwy naprawdę wiele nauczyć, dodaje Janik. Dzięki traktatowi Schengen, dzięki swobodzie przemieszczania się osób mamy coraz więcej przypadków, kiedy osoby posiadają majątek nie tylko po jednej stronie granicy otwartej, ale jednak te granice w prawie cały czas istnieją i ta konferencja ma pokazać te pola, gdzie możemy mówić już o znoszeniu jak największej ilości barier. To jest dobre pole do wymiany doświadczenia dla nas, nie ukrywam, też przykład, który możemy pokazać naszym prawodawcy. Jeśli chodzi o informatyzację, bo o tym mówimy i wczoraj na konferencji, którą organizowało czy pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, my musimy powiedzieć, że Polska może się wiele nauczyć od kolegów z Litwy.